Siemaneczko kochani, z tej strony wita was Serioko. I dzisiaj kolejny przedmiot z item shopu. I już wchodzimy sobie na ESA. Pakiety, ostatnia strona. Ostatnio była skrzynka ulepszenia, więc dzisiaj zaklęte pudełko doświadczenia. Czyli zawiera losowy limit podwyższający maksymalną granicę zdobywanego doświadczenia. Limity 300, 400 i 500, więc kupujemy sobie jedną sztukę. Bierzemy ją do plecaka. No, mamy ją w naszym plecaku. I oczywiście limit 300. No standardowo tych limitów już mam 37. Kilkanaście czy kilkadziesiąt już nawet służyłem do poekspienia sobie. Limity działają w ten sposób, że nie dają nam doświadczenia, tylko podwyższają maksymalną granicę. Ten aktualnie podwyższają o 300. Limitów są trzy rodzaje, czyli 500, 400 i 300. Wiadomo, 500 jest najlepszy. I do niego możemy sobie, do limitu 300 możemy sobie dodać lilię z pudełka, no i jakiś lek albo rulon. I to wystarczy, żeby sobie poekspić. I na tym to tak naprawdę polega. Odpalacie rulon, do tego jeszcze idziecie w jakieś tam platyny, nie platyny i ekspicie sobie, i to wam po prostu podwyższa granicę maksymalnego zdobywanego doświadczenia. I to na tyle, tak? Tyle chciałem wam powiedzieć w tym odcinku, więc warto kupować te kuferki. Już wam powiem, ile to cashu, bo zapomniałem wam. 135 cashu, no a możecie trafić 500, która chodzi nawet po 1B, jeżeli chodzi o rynek graczy. No i co? To na tyle w tym odcinku, więc dzięki za to, że mnie oglądacie, dzięki za to, że robicie takie wyświetlenia i jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i na razie. Cześć.